Cześć, Kasia Biłous, dietetyk sportowy, ambasadorka marki ASICS. Widzimy się na tym podcaście przed 21. Krakowia Maraton 21 kwietnia. Rozmawiamy o tym, jak dobrze jeść, czym jest prawidłowe żywienie w diecie biegacza, jak przygotować się do samego dystansu maratońskiego, co zrobić na treningu, żeby uzyskać coraz lepsze wyniki, jak dobrze się zregenerować, jak spowodować, że to święto biegaczy będzie wspaniałym doświadczeniem. Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Krakowia Maraton, a dzisiaj temat bardzo ważny z punktu widzenia wszystkich biegaczy długodystansowych, sportowców wytrzymałościowych, bo będziemy rozmawiać o prawidłowym odżywianiu na tego typu biegach właśnie, a moją gościnią jest świetna specjalistka w tej dziedzinie, dietetyczka, terapeutka żywieniowa, ekspertka w wielu programach, ambasadorka marki ASICS, Katarzyna Biłous, trudne nazwisko. No tak, jestem do tego przyzwyczajona. Cześć, dzień dobry. Bardzo Ci dziękuję, zwłaszcza, że Twój grafik jest bardzo napięty. Konsultacje indywidualne, eksperckie, wystąpienia, panele dyskusyjne. No i oczywiście nie możemy tutaj nie wspomnieć nazwy Twoich kanałów w internecie. Oczywiście Zabiegany Dietetyk, także kto jeszcze nie obserwuje, to koniecznie zaglądajcie, bo masa takich w małych dawkach porad dla wszystkich biegających tam się znajduje. Także zachęcamy. My z Kasią poznałyśmy się podczas śniadania biegowego przed PGE Energia Ciepła 16 biegiem Trzech Kopców i po zakończonym tym śniadaniu biegowym i treningu ja siedziałam obok, rzucałam materiały, montowałam rolki, a Kasia wytrwale odpowiadała na pytania biegaczy i nie miało to końca. Myślę, że trwało jakieś 2 godziny i ja już naprawdę byłam pełna podziwu i zastanawiałam się, czy muszę przyjść z odsieczą, ale nie mogłam się nadziwić, ile ta grupa uczestnicząca w treningu, w tym śniadaniu biegowym miała pytań. Czy ta świadomość żywieniowa biegających Polaków, czy w ogóle Polaków się zwiększa na przestrzeni? Ja myślę, że ta żywieniowa klapka trochę się otworzyła i faktycznie podczas takich spotkań początki są dosyć ciężkie, bo nie wiadomo, jak tutaj zadać pytanie i czy rzeczywiście taki dietetyk może w czymś pomóc, ale potem na przestrzeni czasu, treningu i czasów, które się uzyskuje, faktycznie okazuje się, że to żywienie ma diametralny wpływ i na nasze samopoczucie, na nasze możliwości treningowe, na regenerację, a przy przygotowywaniu się do takich biegów jak Królewski Dystans, no to już zupełnie bez jedzenia raczej nie dałoby rady tego osiągnąć. I faktycznie uczestnicy mieli ogromną ilość pytań i podczas takiej burzy mózgów, bo to też nie jest konsultacja jeden na jeden, kiedy to odpowiadam na pytanie jednej osoby, tylko właśnie stoi wiele osób i jedna osoba zaczyna jeden temat, drugiej osobie coś się przypomina związanego właśnie z tym tematem, no i zaczyna się właśnie taka super dyskusja, która okazuje się bardzo takim holistycznym podejściem do żywienia, szczególnie żywienia okołotreningowego. No bo to żywienie odgrywa coraz większą rolę, coraz większa świadomość jest faktycznie wśród biegaczy. Co może wskazywać na to? To, że jest coraz więcej biegaczy, których można zobaczyć biegających z plecaczkami, w których najprawdopodobniej mają napój izotoniczny, jakąś przekąskę albo nawet wodę. I to już jest naprawdę w stosunku, w odniesieniu do całej dekady biegów w Polsce, no zmiana totalna, bo wcześniej człowiek po prostu uważał, że idzie pobiegać i założenie i tak długich, obcisłych spodni było dla niego wyzwaniem. Tak, ewentualnie jakaś mała kieszonka w leginsach, nie? Na jakiś drobiażdżek, chusteczkę, pomadkę, coś takiego. No właśnie, klucze. Tak, właśnie. Kasiu, co właśnie powinno znaleźć się podczas takiego treningu w tym naszym plecaczku? Może z perspektywy tej jesiennej, zimowej, bo taką mamy aurę, więc jak rozumiem, zapas energetyczny też jest większy, potrzebny?
No, przede wszystkim potrzebne jest jedzenie. I to tak na co dzień i na treningu. To jedzenie zaczyna odgrywać się coraz większą rolę w momencie, kiedy biegacz już ma za sobą trochę biegów ulicznych, już zaczyna kombinować, jakby tutaj poprawiać swój czas, no i zaczyna rozumieć, że regeneracja to nie tylko leżenie i odpoczywanie. I w tym momencie w zasadzie wszyscy szukają jakiejś odpowiedzi, czym jest zdrowe odżywianie, jak ono powinno wyglądać. No i tutaj ludzie dzielą się na dwa typy. Tych, którzy dobrze trafią i wejdą na dobre tory, takiego żywienia dostosowanego dla aktywności fizycznej. No i takie osoby, które gdzieś tam pobłądzą i mają później problem z tym, żeby wejść na dobre tory. No i pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości, jak na przykład anemia, problemy z regeneracją, dolegliwości żołądkowo-jelitowe podczas aktywności fizycznej. I tutaj bardzo ważna rzecz jest zrozumienie, że zdrowe odżywianie w sporcie wytrzymałościowym to jest prawidłowe odżywianie, czyli dostosowanie naszego jedzenia, codziennej diety, codziennego sposobu odżywiania, bo to też nie chodzi o to, żeby być na diecie, to Właśnie i mówię, gdzieś że ty unikasz umartwiać się. tego słowa sformułowania Tak, dieta, bo ono wskazuje na odmawianie sobie czegoś jednak, prawda? dokładnie. Więc biegacze nie powinni sobie odmawiać, wręcz w większości przypadków jest to namawianie do tego, żeby jednak zwiększyć pewną pulę określonych produktów, no bo to prawidłowe odżywianie ma zapewnić naszemu ciału energię, ma zapewnić makroskładniki do tego, żeby się odbudowało po treningu, bo sam trening owszem jest prozdrowotny, no ale też wymaga od nas troszeczkę więcej, czyli zużywamy to ciało i musimy zrozumieć jego fizjologię. Dlaczego i co ono wykorzystuje jako źródło energii podczas tej aktywności fizycznej? Jak możemy mu pomóc do tego, żeby uzupełnić to źródło energii? Bo podobnie jak i samochód, no, możemy zatankować albo benzyną, albo dieslem, w zależności od tego, jaki mamy silnik. No i jak się pomylimy, to potem się pojawiają problemy. No właśnie, żyjemy też w takich czasach, kiedy modne jest bycie fit, modne jest bycie szczupłym. Instagram narzuca też pewne normy, myślę tutaj szczególnie o młodych dziewczynach. No i one często na dietach są, odmawiają sobie wielu produktów, ale jednocześnie bieganie jest modne. Bieganie pozwala zachować i zdobyć ładną sylwetkę, ale czy bieganie i odchudzanie idzie w parze? Chyba nie, co? No, bieganie i odchudzanie jest dosyć, czy odchudzanie przez bieganie nawet było dosyć mocnym sposobem na to, żeby redukować tą masę ciała. Dla jednych jest to dobry sposób, dla tych, którzy mają lekką nadwagę, otyłość, rozpoczynanie właśnie od aktywności fizycznej, która jest spokojna i wraz z upływem czasu zwiększać te dystanse i wysiłek. Natomiast dla osób, które no już mają BMI w normie albo gdzieś na tych niższych wartościach, jeżeli zaczyna być taka dokręcona śrubka zdrowego odżywiania, wręcz zaczyna się to robić takie chorobliwe, zwracanie uwagi na to, co jest w środku, ile jest kalorii, ile mamy tego białka w środku, i do tego jeszcze dokładanie olbrzymiej ilości aktywności fizycznej, no to tutaj zaczyna się już robić problem, bo jeżeli ta ilość jedzenia, którą przyjmujemy, jest znacznie poniżej naszego całkowitego zapotrzebowania, to po pierwsze można wprowadzić się w stan chorobowy, no bo jeżeli mamy zaburzoną regenerację, zwiększa się wydzielenie kortyzolu, zaczynają się pojawiać zaburzenia hormonalne, to dodatkowo jeszcze można się faktycznie wpędzić w zaburzenia odżywiania i to może być zarówno bulimia, jak i anoreksja. Także jeżeli ktoś z bliskich zaczyna iść w tą stronę, jeżeli na przykład u kobiety, u dziewczynki pojawiają się zaburzenia miesiączkowania, kiedy widzimy na przykład, że nasz syn albo znajomy chłopak, mężczyzna też zaczyna wyglądać coraz gorzej i narzuca sobie bardzo duże ograniczenia, no to w tym momencie też powinniśmy zareagować delikatnie i wysądować, jak można mu pomóc. To jest dosyć ciężka sprawa, ale można na pewnym etapie gdzieś jeszcze wyłapać i pomóc takiej osobie.
I ty też w tym zakresie pomagasz, prawda? Sama aktywność fizyczna faktycznie w zaburzeniach odżywiania, ona często prowadzi do tych zaburzeń odżywiania, bo nadmierna aktywność, nadmierne bieganie gdzieś jest dla takiej osoby bardzo ważne, ale z drugiej strony też już jak jest ta dolegliwość, ta choroba, ona też pomaga wyjść z problemów i zaburzonych relacji z jedzeniem, bo też pomaga w tym, żeby świadomie zwiększyć jakąś ilość na poczet ulubionej aktywności fizycznej. Także tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co jest złe, a co jest dobre. Wszystko jest dobre, jeżeli jest dobrze ułożone i wszystko się da tak, żeby było zdrowie, tylko trzeba ewentualnie skonsultować się z osobą, która może w tym pomóc. Oczywiście. Powiedziałyśmy o tym, że bieganie jest dobrym sposobem na zrzucenie nadwagi. Było też, często jest rozpoczynane, aby pozbyć się otyłości. Tylko czy jakiej otyłości? Bo czy bieganie, mając dużą nadwagę, jest bezpieczne dla naszych, nie wiem, stawów chociażby? Jak to jest? Chyba to też się ta świadomość trochę zmienia. No, kiedyś było tak, że ci, którzy chcieli zrzucić od razu większą ilość tkanki tłuszczowej, no to wychodzili, zakładali buty, wychodzili i robili 10 kilometrów, mając w głowie, że kiedyś za czasów licealnych to zdobywało się medale. No tak nie powinno być. To nie tylko z uwagi na obciążenie stawów, na układ sercowo-naczyniowy, no nasze serducho też potrzebuje tak zadziałać, żeby nasz organizm miał tlen w każdych partiach naszego ciała, a jeżeli tego ciała jest troszeczkę za dużo, to ono jest mocno wysilone, więc też musimy zrobić to z uwagą. No więc jedna sprawa to jest nasze zdrowie, a druga sprawa, jeżeli zaczynamy zbyt intensywnie, ze zbyt dużą masą ciała, to wtedy ten trening nie będzie szedł tak, jakby trener na przykład chciał, bo nie buduje się bazy tlenowej, nie powoduje się, że to tętno delikatnie zaczyna spadać wraz z kolejnymi treningami, a o to chodzi, żeby zwiększać tempo. Także jeżeli ktoś doświadcza nadmiernej masy ciała, jest w stanie nadwagi bądź już wręcz otyłości, to na pewno trening z dietą należy połączyć, tylko ten trening powinien rozpoczynać się po prostu od marszu biegu albo od samego marszu, może od Nordic Walkingu i wraz z upływem czasu to tempo powinno być zwiększane. W kwestii samego żywienia, no to najlepiej jest, jeżeli ta dieta jest dobrze zbilansowana, na pewno nie należy prowadzić do tego, żeby to były na przykład jakieś głodówki, które pojawiają się wraz z rozpoczęciem aktywności fizycznej, no bo one też mogą spowodować, że ciężej będzie nam się wybrać na kolejne treningi. Więc najlepiej jest, jeżeli ta redukcja odbywa się w sposób powolny, jeżeli jest pod kontrolą dietetyka faktycznie, po to, żeby redukcja następowała z tkanki tłuszczowej, a nie z masy mięśniowej, bo sama waga, no to są cyferki, a nam chodzi o to, żeby schudnąć, ale z tego, co jest zapasem, a nie z tego, co jest naszym no najważniejszym, tak, dokładnie, z naszym mięśniem, który nas utrzymuje i pozwala nam właśnie wykonywać tą aktywność fizyczną. Czy uważasz, że każdy, kto chce rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, powinien udać się najpierw do dietetyka? Myślę, że takim osobom na pewno będzie troszeczkę łatwiej. Tak jak powiedziałam, niektórzy trafiają właśnie w dobre tory i idzie im jak z płatka, czyli jedzą prawidłowo, wykonują trening żywieniowy, czyli usprawniają wchłanianie jedzenia podczas aktywności fizycznej, dzięki czemu mogą więcej na treningu. Mają ten posiłek okołotreningowy, więc jeszcze dodatkowo się lepiej regenerują. A są tacy, którzy właśnie kombinują, stosują diety, które mają nazwy albo które mają nazwiska. Dodatkowo jeszcze twierdzą na przykład, że sam trening nie wymaga wsparcia jakiegokolwiek jedzenia. I może owszem, w perspektywie krótkoterminowej nie ma żadnych perturbacji zdrowotnych, ale już po kilku miesiącach, po zwiększonej ilości kilometrów w ciągu tygodnia, no już zaczynają się pierwsze objawy
jak na przykład zaburzenia w wynikach badań, spadek morfologii, spadek czy zbyt niska ilość żelaza, ferytyny, wyższy poziom kreatyniny, który też może świadczyć o rozpadzie mięśni, bo na przykład ciało nie ma się z czego zregenerować, nie jesteśmy w stanie wchłonąć odpowiedniej ilości minerałów w naszym układzie pokarmowym, bo nie dostarczamy na przykład tego. I w tym momencie dopiero ci ludzie zaczynają szukać pomocy u dietetyka. Także z założenia chyba faktycznie lepiej byłoby skonsultować się, nawet zapytać się, co jest takim elementem, którym należy pilnować w takim codziennym odżywianiu aktywności fizycznej. To jest dosyć prosta sprawa, no bo my jako dietetycy no też nigdy nie mamy wydrukowanych karteczek samej diety wywieszonej w kuchni, tylko bardziej bazujemy właśnie na tym, że wiemy mniej więcej, jak to wszystko poukładać, jak te puzzle w ciągu całego dnia powinny wyglądać. I do tego powinna prowadzić po pierwsze konsultacja z dietetykiem, a po drugie, jeżeli jest jakaś dieta, to sama dieta. Do tego, żeby nauczyć się, czego nasze ciało potrzebuje, i potem zapewniać mu to pod postacią ulubionych posiłków i ulubionych dań. I nawet jeżeli będą się pojawiać jakieś produkty, które raczej jakby dietetyk zobaczył, to mogłyby mieć jakieś wątpliwości co do tych produktów, to nadal one, wszystko jest dla człowieka tylko w odpowiedniej ilości. Co powinniśmy zjeść przed treningiem biegowym i z jakim wyprzedzeniem? Przykład. No właśnie, przykładem takiego posiłku przedtreningowego jest po prostu banan. Najprostszy produkt, który ma łatwostrawne węglowodany, który nie ma charakterystycznego smaku, tak jak na przykład czosnek czy jakieś przyprawy intensywne. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że podczas biegania no cały układ pokarmowy nam podskakuje razem z nami. I cały ten mechanizm i przyciąganie czy grawitacja powoduje, że często może coś nam się wydobyć i możemy na przykład po prostu mieć wzdęcia, czy może nam się odbijać. I dobrze jest, jeżeli nie ma to właśnie charakterystycznego smaku czy zapachu, bo będzie nam po prostu wtedy dużo, dużo gorzej. Dlatego banan, zwykła bułka biała bez dużej ilości błonnika też będzie dobrym pomysłem razem z miodem czy z dżemem. Czyli słynna małyszowa bułka z bananem, z której wtedy w latach tych 90. 2000 wszyscy się śmialiśmy, stała się takim memem, wiralem, to jednak nie ma się czego śmiać. Tak, i zobaczcie, że ile lat temu już w świecie sportu zawodowego były te zaczątki żywienia okołotreningowego i ta bułka z bananem, ona nie była jedzona tylko po to, żeby no, była świeża bułeczka i słodki banan, bo nie mieli czasu na to, żeby pomiędzy skokami cokolwiek zjeść bądź to było możliwe do przeniesienia z jednego punktu do drugiego, tylko było to zasadne, bo sam banan, jedna sztuka ma około 20 gramów węglowodanów, taka bułka też będzie miała około 20 gramów węglowodanów i już mamy łącznie 40 gramów węglowodanów, które stanowią źródło energii mniej więcej na godzinę treningu intensywnego. I te węglowodany, ta energia ma być taką poduszką wyściełającą cały trening, zabezpieczającą nas przed spadkiem energii, przed tym, że biegniemy i myślimy o tym, o matko, kto to wymyślił, że ja teraz biegnę? Albo jejku, jak bardzo mi się chce jeść, dlaczego wcześniej nie zjadłam? Właśnie ten posiłek przed treningiem, najlepiej jeżeli on jest od 30 do 15 minut przed wyjściem na trening spożyty, będzie nas energetycznie wspierał w tym, żebyśmy mogli wycisnąć jak najwięcej na samym treningu. Czyli na czczo absolutnie nie ruszamy z domu. To są takie szkoły, może sposoby na to, żeby trenować, tylko trening na czczo jest skierowany do osób, które faktycznie bardziej chcą zrzucić wagę, spalić tkankę tłuszczową, niż budować bazę tlenową, wytrzymałość i wydolność. Bo taki trening może trwać do 40 minut maksymalnie, bez żadnej przekąski na czczo, a trening, który jest wsparty, no to może być już bardziej potężny.
Przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam takie chińskie przysłowie: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. No, to, że śniadanie jest ważne, już sobie ustaliłyśmy. Natomiast co z tą kolacją, co z treningiem wieczorem? Powszechnie się mówi, że po 20 już się nie powinno jeść, ale jak biegamy wieczorem, to chyba jednak musimy coś zjeść i uzupełnić. Tak, tutaj właśnie chodzi o te zasady zdrowego odżywiania i prawidłowego odżywiania. Wszelkie takie ogólne wskazówki, one są skierowane do ogółu populacji. No, ogół populacji raczej nie biega, chociaż jest coraz więcej nas i jest świetnie, ale jeżeli ktoś prowadzi intensywny tryb życia, a już nawet nie aktywności fizycznej takiej sportowej, ale chociażby pracy intensywnej, tak? To może być człowiek, który ma gospodarstwo wiejskie, to może być człowiek, który jest neurochirurgiem i stoi przez cały czas, to może być ortopeda, który musi też pracować siłowo, a nie tylko biurowo, to może być sprzedawczyni w sklepie. To powoduje, że ten wysiłek jest większy, jednak on determinuje ilość jedzenia, ilość energii, którą powinniśmy przyjąć. No i też ona powinna być dobrze rozłożona po całym dniu. Oczywiście, to nie powinno być tak, że na kolację jest obiad i te objętości są większe, ale jakoś tą całość, która jest nam potrzebna, musimy rozdysponować po całym dniu. Jeżeli kładziemy się o godzinie 22, to faktycznie godzina 20 to jest taka godzina, która powinna być graniczną do ostatniego posiłku. Jeżeli natomiast idziemy na trening o godzinie 20, wracamy o godzinie 21:30, a kładziemy się o godzinie 23:30, to nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz powinno nas zachęcać do tego, żeby po powrocie z treningu pojawił się posiłek regeneracyjny. No ale znowu nie gruchówka czy smażony boczek, ale coś lekkiego, coś co będzie dostarczało białko i węglowodany. Białko po to, żeby masa mięśniowa miała szansę odbudować mikrouszkodzenia, a węglowodany po to, żebyśmy tą energię, którą zużyliśmy z naszych zapasów energetycznych, jakim jest glikogen, byli w stanie odbudować. Dlaczego? Dlatego, że kolejne dni to też aktywność fizyczna, to też treningi, to też praca i też potrzebujemy tej energii, którą mamy odłożoną w naszym organizmie. Czyli posiłek regeneracyjny jest bezpośrednim przygotowaniem do kolejnego treningu, bo jeżeli go nie ma, to wtedy kolejny trening jest od razu skazany na to, że jest z ubytkiem energetycznym i będzie ciężej go zrealizować. 21 Krakowia Maraton już 21 kwietnia. Po przekroczeniu linii mety na biegaczy czeka oczywiście posiłek regeneracyjny. W trakcie wydarzenia mogą liczyć na banany, żele, izotoniki i wodę w dużych ilościach, ale jak przygotować nasz organizm przed? Co jeść przed takim startem? Przed startem niezwykle istotne jest to, żebyśmy kilka dni wcześniej dokonali czegoś takiego, co znamy pod pojęciem ładowania węglowodanów. Tak naprawdę nazywa się to profesjonalnie superkompensacją glikogenu, czyli chodzi o to, żeby właśnie to stężenie, ilość glikogenu w naszych mięśniach była jak największa. Da się to wykonać oczywiście poprzez zwiększenie podaży węglowodanów w naszej codziennej diecie na te kilka dni przed startem. To będzie powodowało, że będziemy trochę bardziej zabezpieczeni przed tym, żeby nie zderzyć się ze ścianą podczas samej aktywności, podczas samego dystansu, jakim jest maraton. No i nadchodzi dzień maratonu. Każdy chciałby znać taki najlepszy posiłek przed startem, który będzie go zabezpieczał. Dla mnie, jako dietetyka, wydaje się, że najbezpieczniejszym posiłkiem, takim porannym śniadaniem przed maratonem, jest ryż z dodatkiem czegoś słodkiego, czyli może być to ryż z dżemem, to może być ryż z rozgotowanym jabłkiem i z większą ilością na przykład cukru. Brzmi całkiem fajnie, prawda?
Może być, Czy mam grę do pod warunkiem, że nie będzie to miało dużej ilości błonnika. No ale jeżeli będzie to przemielone, jeżeli to będzie pulpa, to też będzie w porządku. Dlaczego? Bo sam ryż ma właściwości wiążące wodę, czyli nawet jeżeli ktoś cierpi na biegunki, przed startem różnie bywa, głównie ze zdenerwowania, to taki ryż będzie wręcz wspierał w tym, żeby zastopować ewentualnie takie przygody, jednocześnie w małej objętości dostarczając dosyć dużo węglowodanów. Dlatego ryż jest taką bazą, która będzie bezpieczna i będzie zabezpieczać energetycznie. No ale mogą być to wszelkiego rodzaju jaglanki z mniejszą oczywiście ilością produktów mlecznych, no bo to też mogą się pojawiać różne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. To później może być właśnie zwykła biała bułka z dżemem, może być tam jedna bułka na przykład z wędliną, żeby jednak troszeczkę białka tam było. No ale ten posiłek, to śniadanie powinno być mniej więcej na 3 godziny przed startem. Później na godzinkę przed startem dobrze jest sobie zjeść samego banana. Mniej więcej to jest tak, że jak oddajemy rzeczy do depozytu, to wtedy możemy sobie jeszcze właśnie coś takiego przekąsić. No i potem przed startem dobrze jest też już zjeść to, co mamy ze sobą albo w pasie, albo w spodenkach. Żele węglowodanowe, które powinny wspierać biegaczy podczas maratonu, podczas właśnie dystansów wytrzymałościowych. Kiedyś mówiło się, że powinno być to pół godziny przed startem, powinniśmy sobie zjeść taki żel albo pół żelu. Teraz odeszło się już od tego głównie z uwagi na to, że pojawia się ten spadek stężenia glukozy we krwi i niektórzy odczuwają po prostu senność, a to też nie o to chodzi. Więc teraz takim złotym standardem jest to, żeby mniej więcej na 5-10 minut tuż przed startem pobrać sobie kilka łyków żelu, wyruszyć i po 15 minutach dokończyć ten żel, który się napoczęło. I to już spowoduje, że ten początek będzie wsparty energetycznie, a na początku w większości przypadków jest tak, że biegniemy niestety trochę szybciej niż zakładaliśmy, dlatego tym bardziej dobrze jest, jeżeli jest to właśnie otoczone taką bezpieczną poduszką bezpieczeństwa, jaką są węglowodany. No i potem już zaczyna się cały schemat żywienia na maratonie, dostosowany przede wszystkim do czasu, jaki planujemy osiągnąć na maratonie, do tego, co wcześniej robiliśmy, czyli czy pojawiał się trening żywieniowy, czyli czy jedliśmy w trakcie naszych treningów, czy też nie, a lepiej tego unikać. Więc tutaj te węglowodany już będą się za nami ciągnąć przez następne 2,5 godziny, mam nadzieję. Tego życzymy wszystkim, ale zanim wiosenne starty, to oczywiście święta. No jak święta, to też, no nie ukrywajmy, obżarstwo. Gdybyś miała wziąć na tapet te najsłynniejsze potrawy wigilijne, to jak one się mają do biegania? Czy którakolwiek się nadaje? Barszcz czerwony z uszkami, kapusta z grzybami, karp smażony, kluski z makiem, sałatka jarzynowa słynna, kompot z suszu, makowiec, piernik. Słuchajcie, no, wszystkie potrawy wymienione, możemy szukać bardzo dużo plusów prozdrowotnych, no ale znajdą się też minusy. Ogólnie mówiąc i określając naszą kuchnię wigilijną, no to tam jest dosyć sporo energii, ale raczej pochodzącej z tłuszczu, bo wszystko co ma tłuszcz lepiej oczywiście smakuje, no bo pierogi są podsmażane, bigos też ma olej lniany zazwyczaj w środku, czy olej rzepakowy, co tam jeszcze mamy, sałatkę jarzynową, no to ma majonezik, więc wszystko to jednak z przewagą tłuszczu, no ale wszystko jest dla ludzi, a święta są raz w roku, więc spokojnie ten jeden dzień, dwa dni możemy sobie sprawić przyjemność i jeść te rzeczy, które się tam pojawiają. Popijając kompotem z suszu, bo faktycznie on ma udowodnione właściwości poprawiające trawienie. Może faktycznie, jeżeli wybieramy sobie, mamy cały dzień siedzenia za stołem, to może sobie wybierajmy w każdym posiłku tylko jedną taką potrawę, która jest bardzo, bardzo tłusta, czyli może nie łączmy sobie kanapki ze śledziem w oleju, z sałatką jarzynową i do tego jeszcze pierogi zasmażane, chociaż znowu jak
to mówię, to się zastanawiam, czy sama bym rezygnowała z tego, więc chyba nie. No, musimy mieć świadomość tego, że jest tam sporo tłuszczu. Jest to raz w roku, nie dajmy się zwariować. Barszcz czerwony, buraki dostarczą nam dużo witamin. Kapusta ma właściwości antynowotworowe. Sałatka jarzynowa, no gotowane warzywa, troszkę tego błonnika będą miały, no ale znowu tłuszcz z majonezu będzie poprawiał wchłanianie beta-karotenu z marchewki. Co by jeszcze tutaj wymyślić? Kutia, orzechy i bakalie. Orzechy doskonałe źródło magnezu, selenu i innych minerałów. Także słuchajcie, myślę, że damy radę przez te 3 dni. Najważniejsze jest to, żeby zjeść wszystko w okresie świątecznym, a potem już nie przedłużać tego o kolejny tydzień na następny rok. I tego wszystkim życzymy. Życzymy pięknych, smacznych świąt, a potem zdrowego odżywiania, właściwego odżywiania podczas wszystkich startów, które planujecie na przyszły rok. Serdecznie zachęcamy na 21 Krakowia Maraton. Kasiu, czy ty będziesz uczestniczyć w naszych panelach edukacyjnych wtedy? No, mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli. Mam nadzieję, że będę się widzieć z uczestnikami, bo uwielbiam się z wami spotykać. Kocham Kraków całym swoim sercem. No i nie mogę się już doczekać, kiedy też będzie trochę cieplej i kiedy ta atmosfera biegowa będzie już tak rozbuchana, że będzie dodawała wszystkim energii, bo to jest nasze święto, święto biegaczy. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę i do Dziękuję następnego również. spotkania, mam nadzieję, na żywo w Krakowie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.